Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku Rokietowych Poradników, czyli nowej serii na kanale. No takiej nowej powracającej, bo już był kiedyś jeden poradnik, ale to powiedzmy, że tamten się nie liczy. Teraz będzie cała seria z tego. Mam nadzieję, że po prostu pomogę Wam w grze. No więc na samym początku, w odcinku tym, tak jak już widzicie na tytule, pogadamy o kamerze. Tutaj na chwilę Wam zademonstruję, jak wygląda podstawowa kamera i dlaczego jest beznadziejna. No więc już pomijając to, że jest mega bliska, to są kamera shaky, czyli trzęsienia kamery włączone. Na początku gry po prostu wiele graczy nie wyłącza tego, bo nie wie, że to jest złe. No zobaczcie po prostu, jak to wygląda. Nie da się grać. O ile kamera jest słaba, ale jeszcze można by było coś od niej wymagać, to te kamera shaky po prostu sprawiają, że wszystko się trzęsie, przez to nie macie precyzji, no i generalnie no, nie możecie się skupić. Przynajmniej nikt na tym nie gra, powiem tak. Żaden zawodnik, kto chociaż na chwilę dłużej chciał grać w Rocketa, nie używa kamera shake'ów, dlatego już więcej nie torturuje waszych oczu i je wyłączę. No więc tak. Pierwszą, myślę, że najlepszą kamerą, która po prostu będzie dla zarazem początkujących, jak i w sumie dla wszystkich, taka no, uniwersalna, będzie kamera właśnie ta, co Wam zaraz zaprezentuję. Field of View, czyli po prostu pole widzenia, czy jakoś tam to jest, czy jakoś tak to jest nazwane. Generalnie mam grę po polsku, ale wszystkie wielkości są w tej samej kolejności, więc to nie ma znaczenia. Pole widzenia na 110 to jest praktycznie norma. Wszystkie inne wielkości są zależne od tego, kto co lubi. Ja Wam pokażę taką kamerę, która na pewno się Wam spodoba. No nie ma bata, że nie będzie dla Was odpowiednia. Wiadomo, że na początku się będzie trzeba przyzwyczaić, ale okej. Ja na niej grałem bardzo długo, teraz obecnie gra na trochę innej. Ale tak, dystans 270, wysokość 120, kąt zostawiam taki jak był, czyli minus 3. Sztywność, czy jak to się tam nazywa, dajmy na 0,45. Troszeczkę się rozpędziłem. Kolejna wielkość na 5,0. Czyli też duża zmiana. I tutaj prędkość przejścia, no to chodzi o tą zmianę z kamery na siebie, z kamerą na piłkę. To można zostawić na zwykłym, ja gram na 1,1, ponieważ jest mi najfajniej. Tak się prezentuje kamera. Jak widzicie, nic się nie trzęsie. Widzimy piłkę. Auto nie jest zbyt daleko. Widzimy wszystko, co się wyrabia, wszystko, co się dzieje. No jest naprawdę bardzo fajne. Sam na niej bardzo długo grałem. Aktualnie ćwiczę na innej kamerze, ponieważ zwyczajnie... No, ponieważ zwyczajnie już na wyższym poziomie uczę się... Ej, w sumie fajna jest ta kamera. Uczę się innych zagrań. Zmiana kamery też Was rozwija jako gracza, ale o tym kiedy indziej. Po prostu na niektórych kamerach możecie podszkolić specyficzne umiejętności, takie jak trzymanie piłki na dachu. No na tej kamerze nie jest to turbo... No o tyle trzymanie piłki na dachu, co aerial z driblingu. Ta kamera jest jak najbardziej fajna. Mógłbym do niej w każdej chwili wrócić, pewnie do niej wrócę za jakiś czas. Ale co tu dużo gadać. Myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie zobaczyć moją aktualną kamerę, to również napiszcie. Możecie napisać, jakie widzicie poradniki, jakie byście chcieli zobaczyć poradniki w przyszłości. Tak to jak nic nie napiszecie, no to wiadomo, będę leciał jakimś schematem swoim. Tego, co mi się wydaje, że jest ważne. A tak to myślę, że to tyle. Napiszcie, co sądzicie o samej serii. Możecie zostawić lajka i komentarz dla statystyk, albo udostępnić, jeżeli macie jakiegoś znajomego noobka, co nie potrafi grać w Rocketa. Myślę, że będzie Wam za to wdzięczny. A ja już bez przedłużania kończę. Siemaneczko.